Gdzie? Tatek! Gdzie jesteś? Tato! Tato! Mike! Tutaj, Malcolm, tutaj! Wygląda na to, że mógł wejść w strefę zagrożenia. A zaraz nadejdzie przypływ. Lepiej powiadomić służby ratunkowe. Mike zgubił się na terenie ruchomych piasków, a zbliża się przypływ. Musimy rozpocząć akcję ratunkową. Ellie, widzimy się przy ruchomych piaskach. Jasne, przyjęłam. Pomocy! Ratunku! Tutaj? Teraz wasza kolej. Idziemy grzecznie. Tak, dobrze. Nie, nie tędy, owieczko. W tę stronę. Ach. No i proszę. Wszystko naprawione. Przepraszam, kapitanie, ale pilnie potrzebujemy Jupitera i poduszkowca. Jasna sprawa, Sam. Cofnijcie się wszyscy! I właśnie tak kieruję się przyczepą. Nie widzę go! A, czekaj chwilę! Tutaj! Jestem tutaj! Mamy go! Hej! Wygląda na to, że pilot go zauważył! Ellie! Pomocy, utknąłem! Proszę, zachowaj spokój! Za chwilę cię wyciągniemy! Mike, zaraz wejdę na niezatapialny trap ratowniczy i rzucę w twoją stronę linę! Dobra, Ellie, możemy ruszać. Jasne, przyjęłam. Mój lisoodporny worek! Anisz się wasz tym, mały czerwony łobuzie! Au! O nie, pali się! Lepiej zadzwonię po straż pożarną. Nie trzeba! Mamy wiadro z wodą. Chyba jednak zadzwonię po strażaków. Dzicy panowie z Pontypandy zostali przechytrzeni przez lisa. Znowu. I niechcący wzniecili pożar lasu. Już nie lubię wyścigów na trzech nogach! Dzicy panowie z Pontypandy zostali przechytrzeni przez lisa. Znowu. I niechcący wzniecili pożar lasu. Słuchajcie, kadeci, mamy wezwanie do pożaru. Czekajcie, stop! Czy to oznacza, że mamy remis? O! Niczego się nie nauczyłeś po dzisiejszym wyścigu? Mniej pośpiechu, więcej szybkości. I dobra praca zespołowa. Kadeci, proszę zachowajcie bezpieczną odległość.
Dobra, drużyno, ja biorę Wenus 2 i okrążę ogień za pomocą lepiącej się pianki. Arnold i Sam, bierzecie pożar w środku, polewajcie go wężami z Jupitera. A ty, Elvis, będziesz przyduszał mniejszy ogień za pomocą łopaty. Tak jest. Tylko na nich spójrzcie! Prawdziwa drużyna! W rzeczy samej najlepsza! To było niesamowite! Bez pośpiechu i dużo pracy zespołowej! Norman, gdybyśmy byli taką drużyną, moglibyśmy wygrać trójnogi wyścig! O, teraz rozumiem. Już dokładnie wiem, co robić. Chcę się znowu ścigać. Nie. Ben, pokaż mi swoją najlepszą pozę. Człowieku, jesteś surferem. Robisz fikołki dookoła własnej osi. Jesteś totalnie podekscytowany. Musisz... stać spokojnie w miejscu? Tak, ale to nie oznacza, że nie możesz pokazać ekscytacji. Czekaj. Ach, pokażę ci. Siu. Może tak. Albo tak. A co powiesz na coś takiego? Nie jestem do końca przekonany. Mama wygląda, jakby miała mrówki w majtkach. O, już wiem. Wszystko będzie wyglądało o wiele lepiej, jeśli postawimy żagiel. Pani Chen, nie podnosiłbym go do góry, bo jeśli wiatr mocniej zawieje, to wtedy... złapie się w żagle. Mama jedzie naprawdę szybko. Tak, Lili, bardzo szybko. Pomocy! Nie umiem tego zatrzymać! O, właśnie tak, James, idealnie! Uwaga! Co? Co tu się... Zniszczyłaś mój zamek z piasku! Lepiej powiadomię centrum ratunkowe. Dobra robota, dziewczyny. Z takimi ujęciami wygrana jest wasza. Pani Chen jest na uciekającej desce windsurfingowej. Zmierza w stronę morza i nie umie się zatrzymać. Pani Chen jest na uciekającej desce windsurfingowej. Zmierza w stronę morza i nie umie się zatrzymać. Proszę się trzymać! Już prawie jesteśmy! Szybciej! Trzymaj kurs, Eli! Tak jest, Sam. Proszę się nie martwić. Jest już pani bezpieczna. Bardzo przepraszam. Byłam tak pochłonięta robieniem zwycięskiej fotografii, że całkowicie zapomniałam o bezpieczeństwie. Kiedy się jest w pobliżu wody, zawsze należy uważać. Szczególnie jeśli używa się sprzętu, którego się nie zna. Sam, ja się staram, ale to się nie gasi. Tom? Odbiór, jak tam sytuacja? Prawie, Sam, kończę już. Za parę minut mogę startować. No i gdzie teraz, braciszku? Ja nie mam pojęcia. Ale to jak my wyjdziemy z lasu? Wszystko będzie dobrze. Macie mokre chusteczki, zakryjcie usta i nos. Dym nie będzie was dusił. I uwaga, wszyscy kładziemy się na ziemi, bo tutaj najłatwiej jest oddychać. Szkoda, że strażak sam nie wie, gdzie jesteśmy, nie?
Hej! Jeśli te drzewa są tutaj, a ścieżka jest tu, no to te skały powinny być po drodze. A na skałach moglibyśmy złapać zasięg. Super. Zostańcie tu, proszę. Za chwilę wracam. Malcolm, jesteście bezpieczni? Utknęliśmy pod lasem. Mike skręcił kostkę. Czekaj, zaraz ci wyślę nasze współrzędne. Wiem, gdzie to jest. Tylko jak się tam dostać? Jak zawsze w samą porę. Wysyłam ci lokalizację Malcolma i reszty. Leć do nich i gaś tam ogień. Mam, dziękuję. No to do dzieła. Penny, zmiana planów. Przyjeżdżajcie do nas na pole piknikowe. Natychmiast. Tak jest, przyjęłam. Zaraz jesteśmy. Czułem wy tam na ziemi! Spokojnie! Sam już do was jedzie! Widzicie? Wszystko będzie dobrze! Arnold, Elvis i Ellie walczą tu z ogniem. Pomożesz im, dobra? Szybko! Musimy natychmiast zabrać z lasu rannego Mike'a, a resztę będzie trzeba wyprowadzić. Jasne, cała naprzód! Ja już ledwo oddycham. Ja wiedziałem, że nas znajdą. Zabieram Majka do Wenus, a reszta nisko, głowy w dół i idziemy. Że tak się śmiałam z tej twojej mapy. Wiesz, że to ty nas dziś uratowałeś? Dzięki, słonko, ale nie przesadzajmy, wszyscy się spisali. O, patrzcie, zwierzaki też się wydostały z lasu. Ale fajna lupa. Może to ona spowodowała pożar? Ojej, bo ta lupa to jest moja. Norman, przecież dobrze wiesz, że nie tylko grille i ogniska mogą być niebezpieczne. Przy takiej pogodzie od lupy może się zapalić trawa. Przepraszam, ale zaatakował mnie ten wielki, skrzydlaty, kropkowaty potwór. Czyli ta mała, śliczna biedroneczka? Ale... pożera mi nos! Przestań, tylko nie panikuj, bo jeszcze spalisz jakiś las. Spokojnie, spokojnie. Siomi stąd, weźcie ją, zabierzcie ją! Stąd będziecie mieli świetny widok. Na pewno nie tak dobry jak w muzeum. No! Myślę, że to było całkiem dobre. O tak! Tytan też popłynął. To było niesamowite. O! Helikopter policyjny też leci! Najlepsze zwiedzanie świata! Nie! Deska ma dziurę! Nie to jeszcze! Udało się! Zgubiłem się! Nie lubię być zgubiony! Tu jestem! Halo! Jestem tutaj! Wybacz, ptaszku! Przeprosiłem cię! Rozumiem, bronisz swojego gniazda. Nie bój się! Zostanę z tej strony. Muszę jakoś pokazać ratownikom, gdzie jestem. Ale jak? Zaraz. Dobrze, niech wszyscy się rozdzielą. Powiększamy obszar poszukiwań.
ani śladu Jamesa. Z góry nic nie widać. Oh, to taki wielki teren. Hej! Tu jestem! Tutaj! No tutaj! Zaraz! Coś widzę. Co tam jest, pani sierżant? Znalazłam go! To James! Ale nie mogę tutaj wylądować. Jest sezon lęgowy, nie chcę płoszyć ptaków. Sam, ty ruszaj! Neptun tam nie podpłynie. Przyjąłem, Penny. Juno da sobie radę. Wujku! Tutaj jestem! James! Uważaj, wujku! Tu mieszka rozzłoszczony ptaszek. Nie martw się, James. Zaraz cię stąd zabiorę. Potem ptak będzie miał wysepkę tylko dla siebie. Pospiesz się, Saro! Mamy nową klientkę! Postaram się szybko skończyć! Ta owca chce mnie pożreć! Saro, uważaj! Toczysz się! Nie sięgam do pedałów! O nie! Sara odjechała. I jedzie prosto na plażę! Lepiej wezwać ratowników. Sara Jones, uwięziona w samochodzie pielęgniarki, kieruje się prosto na plażę. Sara Jones, uwięziona w samochodzie pielęgniarki, kieruje się prosto na plażę. Saro, jeżeli mnie słyszysz... Odbierz! Saro, czy mnie słyszysz? Słyszę cię, wujku, Samie! Wyraźnie! Pomoc nadlatuje, ale zbliża się przypływ i tymczasem musisz się zabezpieczyć. Słuchaj uważnie, powiem ci, co masz robić. Przyjęłam, wujku, Samie! Dobrze, Saro. Kiedy już odepniesz pasy, otwórz okno i wyjdź z samochodu. Pamiętaj, pasy, okno, wyjdź. Przyjęłam, wujku, Samie! Pasy, okno, wyjdź! Pasy, okno, wyjdź! Dobrze, Saro! Nie bój się, Saro! Trzymam cię! Brawo, Elvis! Cieszę się, że wszyscy są bezpieczni, ale nasze ćwiczenia nie poszły zgodnie z planem. A ja nie mam żadnych dobrych ujęć do mojego filmu o ratownictwie morskim. A ja myślę, że ma pan świetne ujęcia do filmu o ratownictwie morskim. Wszystkie kamery były włączone, kiedy ratowaliśmy Sarę. Wiem, że nie zrobiłaś tego specjalnie, ale wewnątrz samochodu trzeba bardzo uważać, żeby niczego nie dotknąć. Przepraszam! Chyba nie uda nam się teraz iść na nowy film z Flexem Dexterem. Nie martw się, James. Zaraz obejrzymy jeszcze lepszy film. Witam na premierze naszego filmu promocyjnego. W roli głównej nasz nowy bohater akcji i gwiazdor srebrnego ekranu, Elvis Cridlington. Jestem królem świata! O, nie, nie, to nie ta wersja! Upuściłem hot doga! Ojej... Trzeba wezwać ratowników! Duch Pita z Pontypandi spłoszył konia, który teraz pędzi galopem, ciągnąc wóz z pasażerami. Duch Pita z Pontypandi spłoszył konia, który teraz pędzi galopem, ciągnąc wóz z pasażerami. To coś nowego. Przypnę cię do nowego siedzenia, radarze. E,
Elvisie, dziś bez syreny. Nie płoszmy bardziej tego konia. Sam, Lizzie, potrzebne nam będzie wsparcie. Przyjąłem, Elvisie. Będę tam, jak tylko dam radę. Ja też jadę. Zwolnij, książę! Zwolnij! Zatrzymać konia! O nie, Penny! Jak my ich uratujemy, nie płosząc konia jeszcze bardziej? No, nie wiem, Elvisie. Co jest, Radarku? On chyba chce wysiąść. Radar! Mam nadzieję, że nie spłoszy konia. Spokojnie, Penny. Radar zna księcia od dziecka. Nie spłoszy go. Sorry! O, radar robi to, co dawniej robiły psy strażackie. Opiekuje się koniem. Dogonił go i spowalnia galop. Tak, dzięki, Penny. Tak! Radar nas uratował! Przepraszam, Lizzie. Nie chciałem spłoszyć konia. Już dobrze, Normanie. Wiem, że nie chciałeś. Nikomu nic się nie stało. Ale z końmi trzeba uważać. Są duże i silne, ale bardzo łatwo się płoszą. Czyli żadnych nawiedzonych przejażdżek. A czy mogę mieć normalną przejażdżkę? No to wsiadaj, Norman. Tak? Ten koń chyba już mnie nie lubi. O, patrzcie, hot dog! Dobra robota, Eli. Wyglądasz jak prawdziwy bohater w akcji. Tak jest, Eli. Wyglądasz wspaniale! O! Wśród naszych ujęć na pewno jest to zwycięskie! Uwaga, kałuża! Świetna robota! Może ty wsiądziesz na Merkurego sam, a ja poleję cię wodą? Może trochę później. Potrzebujecie jeszcze jednego pełnego wiadra? A co powiecie na super ujęcie z samym Elvisem Cridlingtonem, wirtuozem gitary? O tak! Jakoś nie jestem do końca przekonana. A co jeśli uklęknę i zrobię moją słynną gwiazdorską pozę? O nie wstanę. Chyba czas przejść do następnych ujęć z poduszkowcem. Dobry pomysł, Saro. Czy ktoś mógłby pomóc mi wstać? Czy jesteś gotowy na wiadro wody? Czego się nie robi dla dobrego ujęcia? To zdjęcie będzie wspaniałe! Sara, odpal wiatr! Wiatr za 3, 2, 1! Popatrzcie na mnie! Jestem kowbojem! Siemacie, drodzy towarzysze! Przygalopowałem i jestem gotowy na mistrzowskie ujęcie, przepani! Elvis, przepraszam bardzo, ale nie wyglądasz jak prawdziwy kowboj! O, nie? Cóż, masz na sobie strój strażaka i siedzisz na plastikowym koniu. Włącz wodę, Saro! Już się robi! Dobrze się bawisz na planie zdjęciowym sam? Nie o takiej karierze modela myślałem. Ciekawe, czy ktoś jeszcze będzie taki mokry. Ja jednak wezwę morskich ratowników.
A to nasza platforma widokowa. Nieważne. Tutaj przed bystrym wzrokiem i wyczulonym zmysłem obserwacji nic się nie ukryje. Tak, tutaj nic nam nie umyka. Od najmniejszej łódki tak, pani sierżant? Za panem? O, a już widzę. Joe i Hanna kierują się na otwarte morze w balonie z silnikiem odrzutowym. Joe i Hanna kierują się na otwarte morze w balonie z silnikiem odrzutowym. Śledzi pani ich lot? Nie sam. Lecieli zbyt szybko. Lecę na otwarte morze i przeszukam okolice. Będę cię wspierał w Wallaby 2. Sierżant Ravani, proszę szukać na południu. Tom, przeszukaj północ. Przyjęłam, kapitanie Steele. Hanno! Trzymaj się! Opuścić balon! Mam ich w zasięgu wzroku. Przesyłam współrzędne zdarzenia. I woduję. Złapcie się liny! Ben, płyń szybko tytanem na wyspę Pontypandi, bo zaraz będziemy mieli tam pożar. Już tam płynę! Ale nie mam nikogo do obsługi działka wodnego! Zostaw to mnie! Podeślę ci idealną strażaczkę! Dokładnie tak właśnie wyglądało jajo dinozaura. A to co? Wydaje mi się, że wielki pterodaktyl porwał Dereka. O, masz! O! Na pomoc! To może ja zadzwonię po strażaka sama. Derek wystraszył się dinozaurów, po czym porwał go pterodaktyl i spadł na skalną półkę na wyspie dinozaurów. Znaczy, na wyspie Pontypandi. 3, 2... Uwaga, strażacy! O nie, nie w tym momencie! Derek wystraszył się dinozaurów, po czym porwał go pterodaktyl i spadł na skalną półkę na wyspie dinozaurów. Znaczy, na wyspie Pontypandi. Płyniemy tam! Nie ma czasu do stracenia! Ben, wy się ustawcie pod klifem. My pobiegniemy na górę. Jasne, przyjąłem. Derek, tylko spokojnie. Strażak sam zaraz cię uratuje. Oh!
Tylko śliny gotowe. Nie ruszaj się, proszę. Zaraz do ciebie schodzimy. Za chwilę będziesz bezpieczny. To co, gotowy? Zjedziemy razem na Tytana. O, jeszcze tylko kawałeczek. Powoli. I już po wszystkim. Świetna robota! Do zobaczenia na plaży! Jasne, na plaży! Ale mam pecha, co? A tak sobie dzisiaj chciałem postrzelać. Serio? Czemu nikt mi nie wierzy? Ten dinozaur serio chciał mnie dopaść. A daj spokój, Derek. Nie opowiadaj. To spytajcie Normana, ale mi się wydaje, że ten dinozaur coś mu zrobił. Nic mi nie zrobił, bo to nie był prawdziwy dinozaur. Co? O nie, ty mały... No i widzisz, Norman, jak się kogoś straszy, to nigdy nie wiadomo, co się stanie. Tym razem to się mogło naprawdę źle skończyć. Podłączyłem! No to lecimy! Norman, ty miałeś ściągać te plakaty, a nie ja! No wiem, przepraszam, ale patrz! Ta-dam! Teraz każdy, kto tędy przejdzie, zobaczy wielkiego normańskiego! A masz, panie bęben! Jej, tato! Super pomysł! Brawo! A, takie tam! W 2 minuty skleciłem! Niech wygra najlepszy! Powodzenia! Czekaj! No gdzie ty znowu? Stój! Już ja mu pokażę billboard! To niech ma! Żegnaj, panie bęben! Hej! Ojej! Norman, to nie było mądre! Wielka płonąca petarda pędzi prosto na nabrzeże! Dzwonię po strażaka sama! Płonący billboard padł w cysternę z paliwem na nabrzeżu przy łodziach. Płonący billboard wpadł w cysternę z paliwem na nabrzeżu przy łodziach. Proszę się stąd odsunąć! Natychmiast! Pomóż! Tytan ma 2 armatki wodne, a ja jestem 1. Ale ty wiesz, że ja nie jestem strażakiem. No trudno, ale trochę nie ma czasu. Jak to wybuchnie, to nie wiem, co będzie. Do roboty! Ben, ustaw się w bezpiecznej odległości. Nic trudnego. Mocno trzymasz, celujesz i strzelasz. Dobra. Penny, niestety jesteśmy w stanie gasić tylko z jednej strony. Czekamy na was i będziemy po prostu schładzać cysternę. Dobra, my zaraz jesteśmy. Pianą, Elvis. Gasimy pianą, nie wodą. Pianą, już się robi. Dobra, mamy to. Chodź teraz reszta. Gotowe, pożar ugaszony. A cysterna jest na tyle chłodna, że nie ma już ryzyka, że wybuchnie. Dzięki za pomoc. Gdyby ci się znudziła robota w policji, to serdecznie zapraszam do straży. Dziękuję, ale tak sobie myślę, że pożary to nie moja bajka. Czy ten rozpędzony billboard to nie przypadkiem wasza sprawka, panowie?
Trochę, ale ja nic złego nie zrobiłem. Przepraszam, bo ja byłem zazdrosny, że ten jego billboard zobaczy więcej osób i nikt nie przyjdzie na mój pokaz. A może spróbujcie się jednak reklamować w jakiś bezpieczniejszy sposób? Moglibyście na przykład połączyć siły i zrobić coś razem, coś takiego ekstra. Na to ja nie wpadłem. Magia i bębny. Chciałeś chyba powiedzieć, że bębny i magia. Usłuchajcie mnie, ludzie! Wszyscy jesteście zmotywowani. Włączcie kamery i przejdźmy do historii kina ratunkowego. Wydaje mi się, że reżyserowanie filmiku z morskiego ratownictwa uderzyło mu do głowy. Dawaj, Eli. Robimy zbliżenie. I... akcja! Pamiętaj, Sam, jesteś rozbitkiem i wzywasz ratunku. Ratunku, ratunku! Rozbiłem się na morzu i proszę o ratunek! Teraz Cridlington! Jestem królem świata! Cięcie! Cięcie! Cridlington! Jedyne, co widać, to twoje dziurki w nosie i nie wisz tam jak worek ziemniaków! To najgorszy film o ratownictwie morskim. Ej, wy! Natychmiast przestańcie myć auta! To my wymyśliliśmy myjnię! Co ty? My też chcemy zobaczyć nowy film z Flexem Dexterem. Jeszcze kupimy sobie popcorn i piciu z bąbelkami. Norman, no weź! Czas to pieniądz! Nie gadaj, tylko woskuj! Oni mają wosk! A my nie mamy nawet czystej wody. To nie nasza wina, że macie beznadziejną myjnię. Jeszcze się o tym przekonamy, Norman, bo my zamierzamy też ustawić tu myjnię. Tak. Tak. I zobaczymy, kto ma klientów. Wsadź go do uprzęży, Cridlington, a robiąc to skieruj na niego kamerę. Niełatwo robić jedno i drugie. Ciekawy sposób na ratowanie. Okazuj rozpacz, Sam. Ratunku! Jestem rozbitkiem i proszę o ratunek! Ej, Cridlington, wyglądaj trochę jak bohater akcji, dobra? Wiem, że to niełatwe. A może naprężę muskuły i uśmiechnę się jak Flex Dexter? Chyba ci się nie udało. Elvis, zapnij Sama w uprząż. Okej, Eli. Tom, chyba już gotowe. Podnieś nas. No i proszę, dzieje się. Ujęcie z akcji. Największe... cięcie! James Jones zaginął w górach. Musimy zorganizować misję poszukiwawczo-ratunkową. Polecę z Penny i Tomem w Wallaby 2. Sam zapewni wsparcie karetką. Zrozumiałem, Helen. Pamiętaj o napoju w puszce! Pamiętaj o napoju w puszce! James! Gdzie jesteś? Ojej! Obyśmy go zaraz znaleźli. Słońce zaczyna już zachodzić. Ratunku! Na pomoc! Jestem tutaj! Tom, robi się ciemno. Musimy szybko znaleźć Jamesa. Zrozumiałem. Włączam kamerę termowizyjną. Bingo! Chyba go mamy. Szykuj się do zejścia, Helen. Zrozumiałam. Nie bój się, James.
wszystko będzie w porządku. Coś cię boli? Nie. Nic nie boli. Złap się mocno. Zaraz cię stąd zabierzemy. Mam go, Penny. Podnieś nas. Zrozumiałam. Wciągaj powoli. Cześć, wujku Samie. Nie ma żadnych obrażeń, ale jedź z nim ostrożnie. Dosyć miał przygód jak na jeden dzień. Zrozumiałem, Helen. Nie martw się. Pamiętam o piciu z bąbelkami. Brawo, dzieciaki. Bardzo dobry opatrunek. Ja to zrobiłem. Dobrze, że tyle się nauczyłeś z książki, ale zapomniałeś, co było na pierwszej stronie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, twoja siostra Sara. Nie to. Może następna strona? Spis treści? Nie, James, jeszcze inna strona. O, tutaj jest. Zawsze zachowuj spokój. Tak, tak, właśnie to, James. Zawsze zachowuj spokój. Trevorze, może odwieźć cię do Ponty Pandy karetką, a co? Może lepiej Elvisie ja pokieruję. Ej, udzielę ci paru lekcji po drodze. O, dobrze, Helen. O, a czy mogę tym razem wypić piciu z bąbelkami? Rozstrzelamy podpalacz nieba wywołał ogień w domu Fladów i w jego otoczeniu. Penny, jedź do domu Fladów, a my ugasimy inne pożary. Niech Saturn wskaże lokalizację. Przyjęłam, Sam. Już wysyłam Saturna. W lesie na północnym wschodzie jest kilka pożarów. Przyjąłem, Elvisie. Jedziemy tam. Zobaczcie! Joe i Mike są tam uwięzieni! Gasimy! Chodźcie, schylcie się i wychodzimy! Musimy zapanować nad tym ogniem. Ugaście największy, zanim się rozniesie, a ja zajmę się mniejszymi. Tato! Ej! O, tato! Tak się martwiłam. Ugasiliśmy dom Fladów, Sam. Jak sytuacja u ciebie? Panujemy nad sytuacją, Penny. Tak mi przykro. Śpieszyłem się z montażem wyrzutni modułowej Pirotechnik 2000 i nie miałem czasu na sprawdzenie, czy wszystko gra. Nie, to moja wina, bo byłam taka niecierpliwa. Powinnam ci dać więcej czasu. Warto byłoby zaczekać. Tak, ale sztuczne ognie najbezpieczniej ogląda się na zorganizowanym publicznym pokazie. Nie zdążymy na niego. Nie, nieprawda. Pospieszcie się, a zdążycie na początek. Jedziemy, tato? No pewnie, że jedziemy. Świetnie. Jednak zobaczyć dwa pokazy. Mam nadzieję, że te fajerwerki będą tam, gdzie powinny. Czyli na niebie. Są prawie tak dobre jak twoje. Płonie sklep Dillis, a Trevor, mój bohater, to znaczy bohater Dillis, został uwięziony w środku z połową tony mrożonego groszku. Thank you.
mną, uczniowie! Pojedziemy minibusem! Zobaczycie drużynę w akcji! Odetnij prąd, a ja ugaszę ogień! Znajdę Trevora! Okej, Penny, gotowe! Nie widzę Trevora! Dym jest tutaj zbyt gęsty! Sam, pomóż Elvisowi, a Penny niech gasi pożar! Już się robi, Eli! Trevor! Trevor! Trevor, słyszysz nas? Sam? Sprawdź na piętrze w pokoju Normana. Kogoś tam widzę! Zrozumiałem. Ile mam tlenu? Jest w porządku. Masz 68%. Możesz iść spokojnie i powoli. Znalazłem go! Trevor, zostań przy ziemi i przybliż się do mnie. Dobrze, Sam. No, a teraz wychodzimy. Pożar ugaszony! Dilis, pożar wywołała przeciążona instalacja elektryczna. Nie włączaj wielu wtyczek do jednego gniazdka. Przepraszam, strażaczko Penny. Miałam za dużo groszku i za mało zamrażarek, żeby go zapakować. W takim razie powinnaś go szybko sprzedać. O, dobry pomysł! Eli, przepraszam, że nawaliłam na ćwiczeniach. Myślałam, że tablica kontrolna jest nudna. Mandy, będziemy teraz robili więcej ćwiczeń. Jeśli chcesz, tym razem pójdziesz do wieży treningowej. Nie! Chcę mieć tablicę kontrolną. Teraz wiem, że jest bardzo ważna i niesamowita. A ja oddam Lali jej stopę. Groszek mrożony, lekko zadymiony! Dwa w cenie jednego! Do kupienia w sklepie Dilis, do wyczerpania zapasów, szybko! Szybko, szybko! Mamo, tato, dzwońcie po straż pożarną! Wybuchł pożar w kawiarence. Sara jest w środku i szuka malucha. Wybuchł pożar w kawiarence. Sara jest w środku i szuka malucha. Cofnijcie się dla własnego bezpieczeństwa. Dziękuję. Znajdę Sarę i malucha. A ja ugaszę ogień. Nigdzie nie widzę Sary ani malucha. Idę sprawdzić w piwnicy. Zrozumiałam. Sara? Sara! Tu jestem, wujku! O, Sara, musimy wyjść. Nie mogę znaleźć malucha! Nie martw się, znajdziemy go, ale na razie muszę cię stąd wynieść. Pożar ugaszony! Nigdzie nie było malucha! Gdzie on jest? Idź, pokaż! Dlaczego Hera wącha zabawkę malucha? Próbuję go dla ciebie znaleźć. Boi się dymu. Radar, prowadź! Dobrze, idźcie! Co za zespół! Przepraszam, Penny. Tresowałam malucha, a on jakoś wszedł do kawiarenki i włączył kuchenkę. Wiesz, Sam.
Saro, psów trzeba bardzo pilnować i zawsze wiedzieć, gdzie się znajdują. Lizzie zbadała psy i nic im nie jest. O, maluch! Dobrze, że jesteś zdrowy! Dzięki radarowi i herze! Las jest zbyt gęsty, by Wenus i Hydrus się przedarły. A pieszo za daleko. Ale tak właściwie to jak się tam dostaniemy, zanim się ściemni? No więc jest pewien sposób. Ha! Nie na taki lot helikopterem miałem nadzieję. Nie bójcie się, chłopcy. Będę leciała bardzo powoli. Tak jest, pani sierżant. Damy znać, jak zacznie nami rzucać. Nie bójcie się. Muszę tylko wleźć na najwyższe drzewo i zobaczyć, gdzie teraz się znajdujemy. Przepraszam, Norman, ale potrzebuję... Proszę. No to wchodzę. Jesteśmy, sierżant Trawani. Przyjęłam, Samie. Będę wypatrywała z góry, a wy szukajcie na ziemi. Bądź ostrożny, dziadku! Nie martw się, stary harcerz zawsze się trzyma. Ojej! Ojej! Zbliżamy się! Dziadku! Wytrzymaj! To głos Sary! Hej, a gdzie Garrett? Garrett, wszystko dobrze? Jestem odrobinę zaniepokojony. Ach, spokojnie, idę po ciebie! Mamy Garetta i dzieci! Potrzebujemy wsparcia helikoptera! Przyjęłam! Podnieś mnie! Chcesz zjechać na dół, Garrett? Z przyjemnością! Hurra! Nie powinienem wybierać tego starego skrótu. Może nie. A wybierając się w góry, zawsze powinieneś informować, którędy zamierzasz iść. Gdyby nie radar i Hera, moglibyśmy was nie znaleźć. Przepraszam, Samie. I przepraszam was, harcerze. Z mojej winy ominęło was przyjęcie. Ej, Garecie, twój stary harcerski skrót jednak istnieje. Naprawdę? Ośrodek górski jest tuż za tymi drzewami. Brawo, Garecie. Myślisz, że mógłbyś częściej zabierać harcerzy na wyprawy? Chyba mógłbym, Samie. O ile tylko Norman będzie nosił moją lornetkę. Nienawidzę tej lornetki. Mandy, Norman i Sara utknęli na rozsypującej się skale w pobliżu ośrodka górskiego. Sam potrzebuje wsparcia, zabiorę cię Hydrusem. Spotkamy się tam. Nie ruszajcie się stamtąd, dzieciaki! Idziemy po was! Okej, Sara. Jeszcze tylko umocuję linę.
A teraz przymocuję ją do ciebie. Dobra, Norman. Lina się trzyma. Zaraz cię opuszczę. Zgoda? Mhm. Mandy, szczelina jest za szeroka. Dotrę do ciebie inną drogą. Trzymaj się, Sam. Jedziemy wam pomóc. Kilo! Dalej, Kilo. Spróbujemy tędy. Sam! Trzymaj! Szykuj się, Mandy. Idę do ciebie. Gotowe, pani sierżant! Kilo, do tyłu. Dzięki, pani sierżant. Dziękuję, Kilo. Przepraszam. Chciałam znaleźć bratek pontypandyjski. Wiem, że nie wolno się oddalać. Mówiłem im, wujku, żeby wracać. Wierzę ci, Jamesie. Mandy, nie wolno się wspinać w ten sposób. Trzeba mieć odpowiedni sprzęt i asekurację. Samie, przepraszam, to moja wina. Powinienem się nimi opiekować, ale zająłem się robieniem selfie na tablicę sławy. Wiedziałam, że nie skończysz tej listy. A właśnie, że ją skończyłam. Znalazłam bratek pontypandyjski, kiedy Sam i Kilo mnie ratowali. No proszę, więc zrobimy ci zdjęcie na tablicę sławy. Ekstra! Co to na jenota? Pali się! Pali się? Mówiłem, że tam jest smok. To nie był smok. To im świeczki wypadły. Dobrze, zostańcie tutaj razem. A ja wezwę straż pożarną. Potwór z góry Pontypandy upuściła świeczkę z wodorostów i wznieciła pożar w lesie. Potwór z góry Pontypandy upuściła świeczkę z wodorostów i wznieciła pożar w lesie. Proszę, kto by się spodziewał? Będzie nam potrzebne wsparcie. Uciekajcie tędy! Już tam lecę! Jedzie Bessie! Schowajcie się wszyscy! Eli, Penny, gaśnice z pompkami! Przyjęłam, Sam! Przyjęłam, Sam! Odsuńcie się wszyscy! Zrzucam wielkie wiadro wody! Ale wielkie wiadro! Przepraszam. Obawiam się, że to nasze świece z wodorostów wywołały pożar. Wiem, Bronwyn. Norman wszystkim powiedział. Las to nie jest miejsce dla świeczek. Obiecuję.
że przy następnym leśnym relaksie z pieśnią wielorybów użyjemy elektrycznych świeczek. Nie wiem, czy mam ochotę na kolejny leśny relaks z pieśnią wielorybów. To było najmniej relaksujące doświadczenie w całym moim życiu. No, agencie Price, zdaje się, że rozwiązaliśmy tajemnicę potwora z góry Ponty Pandy. Racja, agentko Sparks. Okazało się, że to wieloryb.